jest nasz dom. Tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele. Tosia! Dla nas wy, a dla was my, najlepsi przyjaciele. Możesz dziś spełnić sny, wyobraźni granic brak. Bawmy się każdego dnia, niech ta radość wiecznie trwa. To jest nasz dom, tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele. Najlepsi przyjaciele. To my! Tosia i Tymek! Przebieramy się! Chodźcie! Przebieranki! Dzisiaj jest przyjęcie dla księżniczek i rycerzy u Wioli. My przebieramy się za rycerzy. Spójrz na mnie! Jestem rycerzem! Wiesz, że Łukasz, Robert i Andy Anderson też będą rycerzami? Nie szkodzi! Ja jestem czerwonym rycerzem! Tymku! Chodź, Tymku! Skończyłam już twój strój. Przymierzysz go? Za chwileczkę. Pospiesz się, Tymek! Kwak, 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 kwak. Halo? Dobrze. O, rozumiem. Tymek, no chodź! Proszę, przymierzysz już swój strój? Nie, chcę skończyć moją zabawę. Nie, nic się nie martw. Zajmiemy się Antkiem. Dobrze, pa! Wspaniała wiadomość! Co się stało? Mamusia Antka zaczęła rodzić. Jedzie właśnie do szpitala. Wow. Dlatego Antek do nas przyjdzie. Jego tatoś zaraz go podrzuci. Świetnie! Czy Antek też pójdzie z nami na przyjęcie? Tak, wszyscy jesteście zaproszeni, dlatego możemy iść tam razem. Ciekawe, za kogo przebierze się Antek. Pewnie za rycerza. Kiedy Tymek się bawił, ja czekałam na Antka. Widzę samochód! To Antek! Już jest! Tymek! I ma na sobie... Oj, ma na sobie zwykłe ubranie. Cześć, Antku, wejdź proszę. Powodzenia w szpitalu. Cześć, Antek. Cześć, Tosiu. Cześć, Tymek. Cześć, Antek. Gdzie masz przebranie? Mama nie miała czasu mi go zrobić. Idę w tym, w czym jestem. Dobra, to ja też idę tak ubrany. Ale wszyscy będą przebrani. Poza waszą dwójką. To co z tego? Właśnie, co z tego? Jak chcecie, chłopcy, ale niedługo musimy wyjść. Mógłbyś sobie wybrać coś z naszych strojów. Nie, dzięki. Na moim następnym przyjęciu wszyscy będą zwierzętami. Jakim będziesz zwierzęciem? Koniem. Ja też będę koniem. Takim jak ten. Mam chyba pomysł na przebranie. Chodź na górę. Dobra. Chodź, Antek. Idź za mną. Gdzie one są? Aha. Tutaj. Musisz je założyć. Spodnie dresowe? Po co? Na przyjęciu u Wioli będziemy koniem. Rumakiem rycerza. Jak chcesz z tego zrobić przebranie konia? No... Ja mam dwie nogi i takie same dresy. To jak ty założysz te, będziemy mieli jedną, dwie, trzy, cztery nogi. Cztery nogi konia! A, rozumiem. Ja będę przednimi nogami, a ty będziesz tylnymi. Ale będzie zabawa. Zakładaj je, Antek. Tymek! Co robicie?
proszę, przybierzcie się na przyjęcie u Violi. Proszę. Mam. Rymek, za 10 minut wychodzimy do Violi. Dobrze, mamusiu. Znalazłem głowę konia. Super. Czy możesz przyczepić te oczy? Poszukam czegoś na ogon. Świetnie! Żeby zrobić ogon, użyjemy skarpety taty, tej piłkarskiej. Ja będę trzymał ogon tu z tyłu. Szu, 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 szu. Powiesz chłopcom, że wychodzimy? Tymek, Andrek, musimy iść! Idziemy! Idziemy! Poćwiczmy chodzenie. Gotowy? Gotowy! Lewa, teraz prawa. Lewa, 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 prawa. Hej, pospieszcie się! Wow! Ja! Mamusiu, spójrz! Jesteście koniem! Tymku, Antku, jaki fantastyczny strój! Pomogę wam zejść po schodach. Musimy być bardzo ostrożni. Jeszcze się uczymy razem chodzić. Na pewno. Wszystko dobrze na tyłach, Antek? Tak! Uwaga! Oj, zwolnij trochę. Proszę bardzo. Przepraszam, że nie założyłem stroju rycerza, który mi zrobiłaś, mamusiu. O, nie szkodzi. Wasz strój konia jest o wiele lepszy. Strój rycerza wykorzystamy innym razem. Tak, dobrze. Dobra, zrobię wam teraz zdjęcie. Co wy na to? Tak! Dobrze, chodźcie tutaj, proszę. Wezmę tylko aparat. Ustawcie się tak, żeby było was widać. Świetnie. Zajmijcie dobre miejsca. Przesuńcie się delikatnie. Dobrze. Antek, ty z tyłu. Cudownie. Grzeczny konik! Jesteście gotowi? 1, 2, 3. Uśmiech! Ja! Świetnie! No dobra. Kto idzie na przyjęcie? Ja idę! Ja! Jestem czerwonym rycerzem i mam własnego rumaka. Razem mamy najlepsze przebranie. Prawda, chłopaki? Tak! To prawda. O, poczekajcie chwileczkę. Dostałam wiadomość. Antku, to od twojego taty. Wtedy mamusia powiedziała... Mamusia Antka właśnie urodziła chłopca. Mamusia Antka właśnie urodziła chłopca. Będzie się nazywał Jaś. Jaś! 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 Podoba mi się! Hurra! Będziesz wspaniałym starszym bratem. Będę! Antku. Ja! Jestem starszym bratem! Powiemy wszystkim na przyjęciu u Violi o małym Jasiu? Tak! No dobrze, to idziemy! Ja i to powiedziała mamusia, byłoby na tyle! Cześć! Macie dobrą pamięć? Pamiętacie, co nam się dzisiaj przydarzyło? To gra pamięciowa Tosi i Tymka! Zagrajmy! Dzisiaj Antek i Tymek przebrali się za konia. Pamiętacie, czego użyli do zrobienia końskiej głowy? Czy to był stary but? Czy może kalosz? Odpowiedź kryje się za tą chmurką. Spójrzcie, prawidłowa odpowiedź to kalosz. Zobaczcie. Poćwiczmy chodzenie. Gotowy? Gotowy. Lewa, teraz prawa. Lewa, prawa. Lewa, prawa. Lewa, prawa.
lewa, prawa, 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 lewa, prawa. Hej, pospieszcie się! Wow! Świetna gra! Było fantastycznie! Do zobaczenia! Bawmy się! W rolach głównych wystąpili Alicja Reszczyńska, Tomek Piąt, Małgorzata Musiała i Mateusz Deskiewicz. Piosenkę śpiewał Krzysztof Majda. Realizacja dźwięku Karolina Kinder. Kierownictwo produkcji Paweł Żwan. Realizacja wersji polskiej Studio Tercja Gdańsk dla HiPace Media International.